Cześć, witam serdecznie w Akademii NETS-u. Dzisiaj mamy przed sobą pompę typu monoblok. Świetnie widać całą konstrukcję. Mamy obieg chłodniczy, czyli bez sprężarki, całą elektronikę, która tym zawiaduje. Mamy wymiennik i mamy potem grupę hydrauliczną z naszą pompą obiegową i elektroniką, która steruje całym systemem pompy ciepła. Pompa obiegowa rozprowadza nam wodę po naszym systemie, jednakże czasami są potrzebne dodatkowe pompy. Jeżeli mamy bufor, jeżeli mamy duży system, potrzebujemy dodatkowych pomp obiegowych i pokażę Wam dzisiaj, gdzie i jak je podłączać. Zasadniczo jest to wyraźnie opisane na naszym panelu płyty głównej. Mamy pod numerami 10, 11 Zone Pump 1, Zone Pump 2 i w te miejsca wpinamy się z naszymi pompami obiegowymi jedną lub dwoma, w zależności od tego, ile obiegów w systemie posiadamy. OK, jesteśmy teraz przy pompie, do której będziemy podłączać nasze grupy pompowe. Widać tutaj wyraźnie na opisie 9 i 10, 9 strefa druga, 10 strefa pierwsza, do 21 do 9 i 22 do 10 to są nasze podłączenia naszych pomp. W zależności czy podłączamy jedną, czy podłączamy dwa obiegi. Uziemienie standardowo do uziemienia, natomiast tutaj 10, strefa pierwsza, 22, kabel neutralny, strefa pierwsza, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wpięty. Tak samo, jeżeli jest potrzebna, strefa druga, 9, czwarty, slot 9 i 21 kabel neutralny dla strefy drugiej, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Obie strefy podłączone. Po wykonaniu takiego podłączenia urządzenie jest gotowe do obsługi dwóch stref temperaturowych.